towarzystwo. Siedzi jakby towarzystwo. Towarzystwo żebrzące. Państwo zobaczą, to jest towarzystwo żebrzące. Siedzą, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć i żebrzą. No. Tata potrzebuje i tata nie potrzebuje. No bo ta gruba żebraczka na Grabowskim Przedmieściu to chyba nie potrzebuje, prawda? Skoro ona zaczepia wszystkich ludzi i żebrze. No, wszystkich ludzi zaczepia i żebrze. Tańczyć będzie, pokazywać, gestykulować, szpanować. No, poszedł dalej jeden taki inny żebrak. Ale proszę Państwa, chodzi o te spety, to oni się znajdą, ale chodzi o piwo, że trzeba na chlacie piwa takiego za 2 złote, za 2,50 i oni po prostu potem leżą trupem. No także, żeby się zapomnieć, a po co im ten papież czy ta Matka Boska, tak naprawdę to tylko tak na pokaz ten ksiądz ich ręce składa w ramach faryzeuszy, saduceuszy, tak jak to było w pierwszym wieku, tak i teraz. Dzisiaj od 5 rano już chodzili z tymi transparentami, proszę Państwa, i tak udawali, że są wierzący. No i teraz, no ale tutaj tacy biedni się trąbią, to przecież. No ale ta gruba żebraczka, co chodzi na Krakowskim, no to do 3, do 4 mężczyzn tak chodzi i z ręką wyciągniętą. Gruba to przecież, ona jest tłusta, nasycona i ona wcale nie potrzebuje tych pieniędzy. No to więc jak ja teraz z taką szlachcianką warszawską, no to mówię, że wie pani tam na tej Halowej 20 taki profesor przyjechał, co o Ukraińczykach opowiadał, że dziadek z wnuczkiem do domu wpada, mówi poderżnij jej gardło, bo ona jest w twoim wieku. No dobrze, ja opowiadam tej szlachciance, a ona mówi, to my powinniśmy sobie przebaczać, żyć w zgodzie. No i w tym momencie wleciała żebraczka, ta gruba, no to ja ją znam, a tamta babka nie wiedziała, o kogo chodzi. I ona do tej szlachcianki, proszę wyjść z tego pierwszego miejsca, proszę. Ona się wystraszyła, poszła tam gdzieś z tyłu i zagląda. No ale ta przejechała dwa przystanki i przy palmie Empik wysiadł i z ręką wyciągniętą leci, żebrze nie. Ja mówię, pani zobaczy, ona z ręką leci, ale tam jest to wchodzi, czyli już kolejny raz z takim tupetem debilka odpowiada. Ja mówię, no ale panią rządziła żebraczka gruba, która nawet właściwie chyba tych pieniędzy nie potrzebuje, bo chyba taka tłusta to chyba na żarta nasycona i nie widać, żeby była jakaś tam bezdomna. No to więc ta babka się tak wściekła, że nią rządzi jakaś żebraczka. Ja mówię, no tak jak ona jest głupia, no to musi cierpieć. A żebraczka ręką, proszę zejść, proszę zejść, proszę zejść, proszę zejść. Z takim impetem, ja mówię, no już taka żebraczka, to ona najwięcej wyżebrze, bo te inne jak tak się łaszą, proszą. Tam jedna to nawet na poduszce klęczała, tu kiedyś na Centralnym stała w korydorach. No jeszcze kiedyś, jeszcze może i 10 lat temu, może więcej. Taka siwa babka, ale bardzo fajna. To ona tu stawiała kiełbaski wszystkim, kupowała, no bo pieniądze miała z tego żebrania. I raz ona klęczy tam na Krakowskim, na poduszce i mówi, chodź, chodź, tu chodź, czy ja chcę kiełbasę. I tak wyjmuje za cycek białą kiełbasę w soli, taka firmowa, ktoś jej dał widoczki. A ja mówię, no pewnie, i dała mi 1,5 kilo białej kiełbasy do ugotowania.
taka żebraczka, no ale ona po prostu chciała jakoś tak przeżyć, ale była taka inna jakaś. Nie z tupetem, nie z impetem. Także mnie to rozbawiło. I to mnie też rozbawiło, i to i tamto. Także proszę Państwa, najlepiej to tak siedzieć na przystanku. No i ale kto to tu podejdzie? Ludzie się boją do takich podejść z lachami, bo to trzeba solo wychodzić do ludzi, a tak o piątkach, ile tu? Pięć? Jeszcze szósty siedział, uciekł tam dalej, no bo przecież młody, no to jest bardziej ambitny, to nie będzie z piątką tych żebraków tu siedział, poszedł tam na solówki, no to więcej zarobi. Ale proszę Państwa, taki deszcz, ni to mrzaska. No, proszę. Centralnej, no bo przecież tu jest, proszę Państwa, Warszawa. Centralna. Jedziemy na Gocław. Także proszę Państwa, nie na Wrocław, tylko na Gocław. Także proszę Państwa, burczy. Autobus burczy. I co z tego, że on burczy? Jak on wcale nie jedzie, ale zaraz ruszy. Tak, ruszy. Także tyle wydarzeń dzisiaj, proszę Państwa. Ile można pieniędzy uzbierać, zarobić, wyciągnąć. Ale nikt nie chce dawać. No bo po co? Także pozdrawiamy pocałunkiem świętym wszystkich żebraków katolickich stołecznego miasta Warszawy, proszę Państwa. I to aż 3 miliony tego jest. Także tutaj to żebractwo kwitnie, proszę Państwa. Jeden tak chodził, żebrał, aż go wygięło do tyłu. I tak, my się znamy. Także tutaj przy tej gitarze Central Railway też. Przy gitarze stoją świadkowie, dzisiaj świadkowie Jehowy nie stoją, bo są święta. Proszę Państwa, no i teraz tak, jutro jeszcze święta, jeszcze jakoś tak jutro ten dzień przeżyjemy i będzie dobrze. Także pozdrawiamy serdecznie Państwa pocałunkiem świętym. Mam taką Oleńkę, proszę Państwa, na Witolińskiej mieszka. No mam nadzieję, że jeszcze mieszka. To mówię, śpiewa choroszy na żołaju, sibirska wazarowia. Kapka stała na Galicja, a ona mówi: pójdź do lewego kanała, Krasina, to synu. Ja mówię, to jest cholero. No i ta Oleńka miała męża, architekta, i ją wszystkie takie sufity rzeźbione, proszę Państwa, interesują. No to więc to, co tutaj u tego Mareczka Najgańskiej, u tego cygana, naprawdę jest to dla takiej Oleńki, więc to nie jest, proszę Państwa, interesujące, bo po co? U cygana jakieś proste sufity. Proszę Państwa, naród polski jest niezadowolony. Zemliny są takie paszone, że paszą, krucą, dreszą, kochcą, no bo kochcą po każdym. No ale ja mówię, może by tak tepety rzucić, może też te papierosy by przestać stalić. I tak stara piękna, tutaj jeszcze pod gitarą. To już tak sobie jechały, no to przecież takie to bydło by chciało Pismo Święte czytać, albo gdzie takie bydło by chciało być tak strażnicze, przebudzić, albo porozmawiać, lepiej porozmawiać o dupie Maryjki. A to jedna, proszę Państwa, podobna jest na świni. Przystanek Może w centralnym. Już raczej odjeżdżamy od tego dworca centralnego, ale żebyście Państwo mieli pewne przekonanie, że jesteśmy w Warszawie, a to przecież jest jak na dłoni, widać oczywiście policja tam wyjeżdża. To jest na to policja. Jedno to będzie wyjście policja. Proszę Państwa, jedziemy, żegnamy policję katolicką stołecznego miasta. Jedziemy, proszę Państwa, jedziemy. I skręcimy w lewo do centrum, dojedziemy. Do centrum Warszawy, no bo rotunda.
Central Railway Station i cały czas mówi, ja akurat wyłączyłam na sekundę kamerę, Central Railway Station. No to proszę Państwa, ile razy można gadać, że jak my dojedziemy do centrum, to przy test on powie Central Railway Station. Także Państwo zobaczą Central Railway Station, a tam jest rotunda, a tam jest Marszałkowska i on mówi, i nawet napisane, Państwo zobaczą Central Railway Station. Strasznie ciekawe, aż mało nie pęknę ze śmiechu. Także jedziemy, jedziemy, proszę Państwa, do centrum Warszawy dojedziemy. Strasznie jestem ciekawa, co ten biskup powie katolicki wasz. To samo. Aż będę musiała pojechać dalej, bo chciałam tu wysiąść w centrum, ale skoro on to powie, to pojadę dalej. Jerozolimskie 3, poza tym jest Mysia 3, Ulanica Gajolica, Trzech Krzyży, jest Trójca Katolicka, jest Maryja Święta. No papież to jest papież, jasne, jasne. Dówki, cieszą się, dówki katolickie. Tam jest, proszę Państwa, w kierunku Wilanowa, po prawej Mysiaczki. Mówię, że będą bardziej dobrze. Gerek.